Witam Państwa w subiektywnym fleszu giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest dość optymistyczne sformułowanie, ale warunkowe. Przełamanie oporów umożliwiłoby rajd na 2,5 tysiąca. Myśląc o agendzie na dzisiejsze spotkanie, zaakcentowałbym dwie kwestie. Z jednej strony wydaje się, że sprzyjające otoczenie globalne czy zagraniczne i też krajowe otoczenie, które sygnalizuje czy pokazuje istotne opory, które jeżeli by zostały przełamane, sytuacja zmieniłaby się, czy układ techniczny zmieniłby się na pozytywne. Nieco w bardziej szczególe mówiąc, to amerykański S&P zbliża się do swoich historycznych maksimów. DXY, czy też indeks dolara w ujęciu globalnym, zdaje się negować swoje wyłamanie z konsolidacji, co byłoby sprzyjające dla rynków wschodzących. Rynki wschodzące próbują przełamać czy wybić się z trendu spadkowego. No i zmienność czy obawy odnośnie Turcji maleją. Patrząc na rynek polski, to WIG dość dynamicznie powrócił pod poziom 60 tysięcy punktów. WIG 20 dynamicznie próbuje odrobić straty z ostatnich 12 miesięcy, a indeks nastrojów inwestorów dalej jest na niskim poziomie, co zdaje się sprzyjać długoterminowym, jak i średnioterminowym inwestorom. Patrząc na największy rynek kapitałowy, czyli na amerykański S&P 500, widać, że kolejne szczyty i kolejne dołki układają się na coraz wyższych poziomach, co można powiedzieć w średnioterminowym okresie pokazuje trend wzrostowy. To też warto zaakcentować, że jak do tej pory z 550 spółek przekazała swoje raporty za drugi kwartał i w 84% te wyniki były lepsze od oczekiwań, także momentum jest mocne, co zdaje się sprzyjać co najmniej testowi historycznego maksimum. To, co może zastanawiać inwestorów koncentrujących się na przykład na rynkach wschodzących, to dalej utrzymujący się trend spadkowy MSCI Emerging Markets, przy czym to, co warto zaakcentować, to po pierwsze słabość wywołana obawami o Turcję była przejściowa i indeks powrócił ponad istotne wsparcie. Po drugie, jest relatywnie blisko przełamania tego trendu spadkowego, także najbliższe sesje, tygodnie mogą być istotne, jeżeli chodzi o kontynuację, bądź też jednak przełamanie tego trendu spadkowego. To, co mogłoby być takim katalizatorem zmian, jeżeli chodzi o sentyment do rynków wschodzących, to zachowanie dolara, indeksu DXY w ujęciu globalnym. I po, można powiedzieć, eksplozji obaw odnośnie Turcji, ten indeks wystrzelił czy mocno wzrósł. Ostatnia sesja to powrót do istotnego poziomu 95,3. Jeżeli ten poziom zostałby przebity, to znaczy indeks zszedłby na niższe poziomy, to zanegowałby ten sygnał z ostatnich kilku tygodni, który był niekorzystny dla rynków wschodzących. A jeżeli by zanegował, no to można mówić o poprawiającym się sentymencie do rynków wschodzących. Także warto obserwować indeks DXY, bo to może być jeden z kluczy do sukcesu, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, na przykład w przypadku WIG-u 20. O czym mówiłem wcześniej, wykres tureckiej liry do amerykańskiego dolara po bardzo mocnym, dynamicznym wystrzale, umocnienie i osłabieniu liry, aktualnie widzimy, czy obserwujemy uspokojenie, łapanie oddechu przez lirę i umocnienie się o blisko 11% do amerykańskiego dolara. I to pokazuje, że póki co obawy co do Turcji przejściowo przynajmniej się uspokoiły, czy trwale pokażą najbliższe sesje, dni, tygodnie. Warto dodać, że aktualnie w Turcji jest święto i to sprzyja pewnie uspokojeniu nastrojów. Przechodząc do krajowego podwórka, warto moim zdaniem zwrócić uwagę na WIG, w tym sensie, że po takich obawach wywołanych właśnie niepokojami związanymi z Turcją czy rynkami wschodzącymi, indeks mocno spadł, ale relatywnie szybko czy dynamicznie powrócił na wyższe poziomy, praktycznie bez jakichś istotnych pozytywnych informacji, co zdaje się potwierdzać siłę rynku i raczej chęć do wzrostów. No i takim kluczowym poziomem to jest psychologiczna bariera 60 tysięcy punktów,
jeżeli ona zostałaby pokonana trwale, no to już tutaj otwiera się okno na próbę wejścia na kolejne wyższe poziomy. Mając jednak też na uwadze ujęcie długoterminowe, warto zwrócić uwagę, że nadal cena do wartości księgowej na WIG-u to jest 1,3, a dla SWIG-80 to jest blisko 1. I historycznie rzecz ujmując, to były atrakcyjne poziomy, w tym sensie, że kilkanaście, dwadzieścia kilka sesji było, zdarzało się w ujęciu nastoletnim, rzeczywiście te poziomy były na niższym poziomie, ale blisko 80% sesji było na poziomie wyższym ceny do wartości księgowej, także z tego punktu widzenia aktualne poziomy czy wyceny wydają się relatywnie czy umiarkowanie atrakcyjne. Oczywiście nie można przesądzić, że wyceny mogą zejść na niższe poziomy, ale to ryzyko w ujęciu historycznym wydaje się niskie. Chcąc trochę zdekomponować przyczyny wzrostu w WIG-u, to warto zwrócić uwagę, czy widać tu wyraźną siłę WIG-u 20, czy też próbę odrobienia strat z ostatnich 12 miesięcy, no i nadal relatywne słabe zachowanie MWIG-u 40 i SWIG-u 80. To, co warto zaakcentować, to do tej pory inwestorzy mocno akcentowali obawy odnośnie opuszczenia polskich spółek indeksu FTSE dla rynków wschodzących i przejścia do rynków rozwiniętych, ale wydaje mi się, że dopiero inwestorzy zaczynają uwzględniać to, że przejście czy możliwość przejścia wybranych spółek do indeksu Eurostoxx 600 będzie czynnikiem popytowym i to jest ta siła, która zdaje się wspiera notowania WIG-u 20. Często staram się akcentować to spojrzenie globalne, czy też inwestorów zagranicznych, ponieważ oni generują ponad połowę obrotów na WIG-u czy WIG-u 20. Patrząc na WIG 20 w dolarze, to indeks po przełamaniu tego trendu spadkowego wyraźnie wzrósł, później cofnął się, to było konsekwencją niepewności związanej z Turcją, no i właśnie powrócił do poziomu mniej więcej 625-630. Jeżeli ten poziom byłby przebity, to droga do mniej więcej 700 punktów byłaby otwarta. Nieco bardziej techniczny wykres, może na początku wydaje się trochę skomplikowany, ale to, co warto zaakcentować, to to, że WIG 20 podszedł pod swoje lokalne maksima mniej więcej w rejonie 2327-2330 punktów. Jeżeli te poziomy byłyby przebite, no to droga, czy kolejny istotny opór wydaje się, że jest mniej więcej w okolicy 2480, nawet 2500, czyli dość spory potencjał do wzrostów. To, co bym jeszcze warto moim zdaniem zaakcentować, to to, że jeżeli tydzień, dwa tygodnie temu indeks był mocno wykupiony i niepewność związana z Turcją była dobrym paliwem wykorzystanym przez stronę podażową, indeks szedł dość mocno na niemalże na poziomy 2200 punktów, no to aktualnie indeks jest dość znacznie blisko strefy wyprzedania i to odreagowanie praktycznie bez informacji, podejście pod lokalne szczyty, wydaje się, że jeszcze jest trochę paliwa przestrzeni do prób przynajmniej wejścia na wyższe poziomy. Jeżeli ona by nie była wykorzystana, no to rosłoby ryzyko zejścia na 2100 punktów, przy czym wydaje mi się, że w krótkim terminie raczej większe szanse są na co najmniej próbę przebicia poziomu 2330 punktów. Na poprzednich wykresach mówiłem o kwestii otoczenia globalnego, mówiłem o kwestii walutowej, mówiłem o zachowaniu WIG-u 20 w dolarze i wydaje mi się, że też warto zaakcentować kwestię nastrojów inwestorów indywidualnych. Póki co one nadal są słabe czy też pesymistyczne. Przewaga strony inwestorów oczekujących spadków nad inwestorami oczekujących wzrostów wynosi blisko 17 punktów procentowych i plasuje te nastroje w okolicy pesymizmu, czy też niemalże skrajnego pesymizmu i historycznie zazwyczaj te poziomy były korzystne do akumulacji i wykazywania później dodatnich stóp zwrotu.
przerwa wakacyjna była dobrym czasem do lekkiego odświeżenia flesza giełdowego i zmian, jeżeli chodzi o prezentowanie Państwu mojego spojrzenia na rynek. Aktualne spojrzenie to jest od ogółu do szczegółu. Mam kilka, jak Państwo widzą, standardowych wykresów i staram się też dołączać nowe, a niektóre, które są nieaktualne, usuwam. Jeżeli Państwo mieli jakieś sugestie, pytania, kwestie, które chcieliby Państwo, żebym poruszył na antenie Inwestorzy TV we fleszu giełdowym, to zapraszam do zadawania pytań, czy też wysłania maili na adres mailowy sobiesław.kozlowski@raiffeisen.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego flesza giełdowego.